Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Władysław Bartoszewski został ogłoszony honorowym mieszkańcem gminy Oświęcim. Drodzy Państwo, jak to było już powiedziane przez bardzo pracowicie i ładnie zebrany materiał pokazany, no rzeczywiście w życiu różnych laurów mi nie skąpiono. Wprawdzie to się rozłożyło nierównomiernie, bo tak do 60 przeważnie siedziałem, a potem mi przeważnie nagradzano. No, ale tak bywa. Gorzej by było, gdyby mnie nagradzano jako ucznia, a potem bym przeważnie siedział, no bo stało się inaczej. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo na serio i z wielką wdzięcznością traktuję godność obywatela honorowego gminy Oświęcim. Ja jestem obywatelem honorowym mojego rodzinnego miasta Warszawy. Jestem obywatelem honorowym Gdyni, Sopotu, Szczecina, Wrocławia, no mógłbym wymienić jeszcze kilka innych tego typu tytułów, no bo jestem obywatelem honorowym również Dolnego Śląska. A podmiot taki jak gmina jest może najmniejszy, ale dla mnie może należeć do, mimo swojej znikomej w stosunku do tych innych podmiotów wielkości, do najważniejszych. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 21 września. 21 września 1940 roku, 72 lata temu, od wczesnego świtu w wagonie towarowym, tak zwanym bydlęcym, jechałem z rampy kolejowej w Warszawie do granicy Generalnej Guberni i Rajchu. Pociąg stanął na dłużej w Poraju, a potem po dłuższej przerwie ruszył na teren Rajchu. Myśmy oczywiście starali się dowiedzieć, zorientować, dokąd jedziemy. Nie wiedzieliśmy tego, bo nikt nam nie mówił. Było nas 1700 osób, jak się potem okazało, mniej więcej dwóch trzecich ofiar branki hitlerowskiej z 19 września w ramach akcji AB, a w 1/3 bezpośrednio z więzienia politycznego Gestapo na Pawiaku. Przybyliśmy późno w nocy 21 września do Oświęcimia na rampę, nie wiedząc dokąd przybyliśmy, to jest tu opisane w wielkim skrócie. Ja mogę tyle powiedzieć, że zarejestrowano nas wobec tego w ramach porządku od następnego dnia, od godziny 0:22, i ten transport w historii obozu Auschwitz nosi miano drugiego transportu warszawskiego zarejestrowanego 22 września 1940 roku. Otrzymałem numer 4427. Byłem jednym z młodocianych wtedy. Pierwsze tygodnie nas tylko uczono gimnastyki w swoistym hitlerowskim pojęciu tego słowa i próbowano nas uczyć niemieckiego. No a po następnych tygodniach skierowano do robót. Pracowałem przy walcu drogowym, pracowałem przy rozładunku wagonów towarowych i o horror, pracowałem przy rozbiórce domów Polaków wysiedlonych z Zasola, prawda? Gdzie marzyliśmy, żeby znaleźć coś do jedzenia, choćby jakiegoś spleśniałego, konserwowego, gdzieś tam zapomnianego przy gwałtownym wysiedlaniu Bogu Ducha winnych ludzi. Wyprzeżyłem ten apel, o którym mowa była dzisiaj. Ten apel został, stał się materiałem literackim i ukazała się w tomie Noc nowela Jerzego Andrzejewskiego, który więźniem nigdy nie był, ale który na podstawie relacji napisał kapitalną, genialną w autentyczności nowelę Apel pod tym tytułem, przedrukowywaną potem wielokrotnie w różnych zbiorach i wyborach tego znanego pisarza. Za mojego pobytu w obozie odbyły się w żwirowni dwie egzekucje, 11 listopada i 14 marca. Zwolniono mnie, jak powiedziano, tutaj 8 kwietnia, to był wtorek Wielkiego Tygodnia, i załadowano na dworcu w Oświęcimiu do pociąg osobowy do Katowic. I ładował nas konwojent, który robił to rzeczowo, załatwił bilety, dał nam do ręki z celem Warszawa, bo ja się skupiłem z
trzema, którzy jechali do Warszawy, inni jechali na Śląsk i tam ich rozstali. I dlaczego mówię z takim naciskiem, że ten mały podmiot, gmina Oświęcim, to dla mnie coś zupełnie nieporównywalnego z innymi wielkimi zaszczytami. Bo oto wsiedliśmy przerażeni, zmarznięci, tego dnia padał śnieg, mimo że był 8 kwietnia i wiał zimny wiatr od Soły, od Wisły. I tak przyszliśmy na ten dworzec i czekaliśmy, żeby już wsiąść do wagonu. No i ten wagon ruszył. I myśmy byli bez nadzoru, pierwszy raz od miesięcy. I siedliśmy do przedziału, w którym siedziały dwie dziewczyny, kilka lat ode mnie młodsze. Jeśli żyją, bo to były dziewczyny stąd, no to mają 85-6 lat w tej chwili. Może i żyją. No i te dziewczyny tak spojrzały, no, głowy ogolone, mówią: panowie z obozu, ja mówię tak, ja zawsze byłem wygadany, więc od razu mówię tak, ale my trzej jedziemy do Warszawy. Oto z Warszawy. Oto jesteście pewnie głodni. I jedna wyciągnęła bułkę z serem, z wędliną przekrojoną, którą brała ze sobą, nie wiem, do pracy, do szkoły, bo były nastolatki, i dała nam tę bułkę. Ja powiedziałem: niech pani tego nie robi, bo wy macie tu kartki w rajchu i trudności, a no my dostaliśmy rano, co nam się należało i teraz jedziemy do domu, ale nie, proszę bardzo. No i ten uśmiech dobroci, ten gest polskiej solidarności wiąże się dla mnie do końca życia z dziewczynami ze Święcima, bo tak było. A sobie tego nie wybrałem. Dopiero później spotkałem innych życzliwych ludzi, spotkałem moją najbliższą rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Przychodzili do mnie do domu, bo ciężko chorowałem, bardzo znakomici i znani ludzie, moi dawni wykładowcy ze szkoły, księża. Tak, ale najważniejszy jest pierwszy moment, który człowiekowi utknie w głowie, tak jak ten moment, powiedzmy, początku wojny, czy moment wejścia Niemców do Warszawy. Te rzeczy zapamiętywa się na długo. No i cóż, po Oświęcimiu wyszedłem starszy o kilka miesięcy uwięzienia i o garb doświadczeń, który przekraczał odporność psychiczną młodego człowieka, tym bardziej, że z powodów racjonalnych o Oświęcimiu nie opowiadałem. To znaczy nosiłem to w sobie. Nie opowiedziałem nawet moim rodzicom. Nie opowiadałem moim kolegom na kompletach tajnego nauczania. Opowiedziałem to dwóm księżom i jednemu mojemu dawnemu wychowawcy ze szkoły. I to wszystko. Żeby było dziwniej, ten wychowawca trafił do Oświęcimia w 1943 roku, został zamordowany w 1944. A spośród tych dwóch księży, którym to opowiadałem, jeden to Roman Archutowski, późniejszy męczennik Majdanka, zesłany do innego obozu i tam zmarł w opinii świętości, wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony przez Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku w czasie jego pielgrzymki w Warszawie. Tak więc tak dziwnie się splatały wszystkie te rzeczy w mojej młodości, że chociaż przechodziłem wiele różnych innych doświadczeń, te doświadczenia ukierunkowały moje działania i to, że miałem w wyniku mądrego wyboru rodziców, mądrych pedagogów, dobrą szkołę i że nie straciłem wiary, choć była we mnie zachwiana. Te słowa mojego spowiednika, który mi mówił, że on też nie rozumie wyroków boskich, ale skoro jestem wierzący i przyszedłem do spowiedzi, to znaczy, że wierzę w Boga. A on mówi: a może by się zastanowić inaczej, nie dlaczego się dzieje niesprawiedliwość, a dlaczego Bóg chciał, żebyś ty ocalał. Co ciebie obowiązuje, nie co Boga obowiązuje. Bardzo to było życiowo powiedziane do młodego chłopca, prawda, przez mądrego księdza. Nie przekonywał mnie ani o nieomylności wyroków Boga, ani że tak być musi, ani nie, bo ja też nie wiem, ale jest to po coś. I żeby miało sens, to musisz ty do tego się przyłożyć i ty o to zadbać. No bardzo wydaje mi się to głębokie i choć minęło dziesiątki lat od tamtej spowiedzi, to wydaje mi się takie
bardzo głębokie po ludzku, obojętne dla ludzi wierzących, bardziej, mniej niewierzących. Wszystko jedno, takie skłonienie do refleksji nad porządkiem życia, nad sensem życia, nad kolejnością życia, nad wydarzeniami w życiu. No i ta refleksja nie bardzo mnie opuszczała. Tak się potem ułożyło, że los mnie nie pieścił, jak nie pieścił tysięcy innych ludzi PRL-u, i że trafiłem dla odmiany do więzień komunistycznych, w których jeden z oficerów śledczych, młody stosunkowo, Polak przecież, zadał mi pytanie: a wyście byli w Oświęcimiu? Mówię: tak. A mówię: a gdzie lepiej? Tam czy tu? Pyta mnie w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. A ja mówię: mam powiedzieć prawdę? No gadajcie. A ja mówię: no, chyba jednak tam. A on mówi: tak? A dlaczego? Ja mówię: bo tam to zrobili Niemcy, a tu to robicie wy. A przecież jesteśmy Polakami. I pan, i ja. A pan jest synem robotnika czy chłopa, bo podobno tacy są oficerowie bezpieczeństwa. Czyli pan jako dziecko był ochrzczony. Czyli jesteśmy Polakami i katolikami. To mi gorzko, nie? Nie powiem, bo to słowa niecenzuralne, jak zareagował na tę moją wypowiedź, z serca płynącą zresztą i z rozsądku. Drodzy Państwo, lata, które poświęciłem pracom różnym społecznym dotyczącym Oświęcimia, dały mi bardzo różne doświadczenia. Dały mi doświadczenia dramatycznych, powiedzmy sobie, blizn, które to pozostawiło wielu na stałe. Blizny te obserwowałem na byłych więźniach i Polakach, i Żydach. Bywałem wielokrotnie, około w sumie 20 razy w państwie Izrael. Rozmawiałem z wieloma byłymi więźniami Oświęcimia tam żyjącymi, z niektórymi, z jednym w Warszawie, który żyje, więźniem Oświęcimia, polskim Żydem, i z innymi żyjącymi w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych utrzymuje kontakty korespondencyjne, telefoniczne, różne inne, bo nas łączy coś ważniejszego od czego innego, a i od tego, co przechodnie i przemijające. I może swoim zwyczajem zakończę to czymś bardziej anegdotycznym, bo życie składa się z tej połowy szklanki pełnej, połowy szklanki pustej. Ja widzę zawsze tę połówkę pełną. Tutaj w czasie tych obchodów pamiętnych z powodu zimna drastycznego w roku 2005, kiedy było tyle głów koronowanych i znakomitych osobistości zebranych w Birkenau. Notabene Birkenau byłem przecież nieraz, miałem skalę porównawczą, miałem szczęście być i z papieżem Janem Pawłem II i z papieżem Benedyktem XVI w Brzezińce, Birkenau dwa razy, z papieżami w jednym życiu. No, rzadko się może komuś zdarzyć, ale tak było. Nie tylko dla mnie to było wydarzenie, ale i dla mnie oczywiście. No i wtedy to wielkie wydarzenie z tymi tak licznymi, prominentnymi ludźmi, którzy przybyli z Rosji, z Francji, z Anglii, z Holandii, nie wiadomo skąd w ogóle tutaj, i trzęśliśmy się z zimna, mimo że byliśmy przecież ubrani przeważnie w jakieś kożuszki. No i podchodzi do mnie mój przyjaciel Izrael Gutman, więzień Oświęcimia, a właściwie Auschwitz, a nie Birkenau, na jego szczęście, i Monowic, Arbeitskommando w latach 1943-1944, i powiada do mnie: Władysław, tego nie da się wytrzymać. Ja mówię: czego? A ja mówię: tego mrozu. A mam ci dać radę? No daj. Warszawiak jak ja, rok młodszy ode mnie. A ja mu mówię: wiesz co, Izrael, bo tak miał na imię, przebierz się w pasiach na godzinę. Zobaczysz, jak ci było dobrze w tym futrze. No, tak? Na tym kończę, proszę Państwa, wskazując na względność i względną wartość ocen ludzkich i na ważność wartości nieprzemijających. Dziękuję.